kolejna nasza wyprawa na dorsze. Kolejny raz płyniemy Feniksem. Feniks jest już taką sprawdzoną przez nas jednostką. Już któryś raz z rzędu płyniemy tą jednostką. Dlatego też Feniks otrzymuje od nas certyfikat. Takie certyfikaty otrzymują najlepsze jednostki, które stacjonują w porcie we Władysławowie. I ten certyfikat daje szyprowi Krzysztofowi. Dziękuję bardzo. Do tego certyfikatu, żebyście wy wiedzieli, że ta jednostka jest po prostu the best, każda jednostka od nas będzie otrzymywać taką oto naklejkę na burtę. Oczywiście nie każda, tylko ta, która po prostu się sprawdziła, na której płynęliśmy parę razy i która po prostu, w której szyper przyjmuje się tym, żebyśmy złowili bardzo dużo rybek. Także tutaj też na ręce Krzysztofa daję te naklejki. To jest, tak jak mówiłem na początku, nasz kolejny rejs z Feniksem i tym razem płyniemy tutaj całą naszą brygadą Władek Team na dorsze. Mamy swoje wewnętrzne zawody, także zapraszam na film. Zobaczcie, co się u nas dzieje na zawodach. Dawaj na ryby! Połowa kwietnia, płyniemy sobie na rybki, na dorsze, oczywiście z portu we Władysławowie. 25 osób z Władek Team. Dzisiaj morze nas najprawdopodobniej nie będzie rozpieszczać, ponieważ no, teraz mam około 3-4 skali Beauforta. Jesteśmy jeszcze blisko brzegu, więc tej fali nie widać. No, ma być do 7 nawet, także myślę, że troszeczkę nas wybuja. Jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami. Na tą chwilę wszyscy nasi wędkarze pochodzą z Polski. No i obowiązują nas polskie przepisy odnośnie wędkarstwa morskiego. Przypomnę, że według tych przepisów można łowić na jeden punkt zaczepu, czyli można mieć jednego uzbrojonego pilkera albo przewieszkę jedną. Czyli na przykład mamy przewieszkę nad pilkerem, albo możemy mieć przewieszkę na tak zwanego dobiegacza, czyli za pilkerem. Pilker w tym momencie jest tylko i wyłącznie naszym obciążeniem. Bądź na pilkerze zamontować jedną kotwiczkę. Także tak wygląda to, jeżeli chodzi o przepisy. Widzicie na przebitkach, że u nas wszyscy łowią legalnie. Także zachęcamy wszystkich kolegów wędkarzy do tego, żebyście też spróbowali łowić na ten jeden punkt zaczepu. Jest naprawdę bardzo fajnie. Naprawdę czuję się wtedy tą rybę, a wyciągając dwie, czy czasami nawet trzy ryby, nie zawsze czuję się tą walkę tej ryby. No, to już zaczyna po prostu być podobne do wyciągania po prostu mięsa gdzieś tam z dna naszego przepięknego Morza Bałtyckiego. Zaczynamy zawody, 73 metry, panowie, połamania kija. Thank you.
coś siedzi. Wędzisko się fajnie gnie. Wędzisko Dragona do 250 gramów. Króciutkie, 2,5 metrowe. A nasze morze chyba najlepsze. Jedynie kołowrotek mi nie domaga, mam taki tani, 70 zł kosztował, ale powiedz, może być. Dajcie, masz ty! No kurwa! Taki dorszyk, bardzo ładnie zaczepiony. Tak się łowi Władek Team. Siedzimy sobie na Fenixie w Messie. Ona jest, jak zobaczycie na przybitce za chwilę, bardzo fajna, obszerna. Koło mnie kolega Jacek Frączek, nasz prezes od spraw sportowych. Jacek, ja już tam troszeczkę na dziobie powiedziałem o tych przepisach, że jeden punkt zaczepu. Mógłbyś sprecyzować odnośnie wielkości na przykład kotwiczki? No, kotwiczka nie większa niż o promieniu 30 mm. Hak o rozwartości nie więcej niż 20 mm. No właśnie, to troszeczkę ten hak to takie chyba nawiązanie do naszego surfcastingu, bo tam jeżeli łowimy na jeden haczyk, to też mamy nawet 20, nie? Tak, dokładnie, dokładnie. Taka ciekawostka, bo tak mnie troszeczkę to intryguje, czy my na przewieszkę, czyli na tę naszą gumową jakąś tam rybkę, możemy walnąć kotwiczkę? Tak, oczywiście, przepis mówi wyraźnie jeden punkt czepny. Aha, czyli to nieistotne, czy to będzie ta kotwiczka będzie zamontowana na pilkerze, czy na przewieszce. Nie, nie ma to znaczenia, jest najważniejszy. Jeden punkt czepny na zestawie. Mirek, słuchaj, jak to wygląda z strony technicznej dzisiaj? Ile nas jest i jak to będzie wyglądać, jeżeli chodzi o stanowiska? Dzisiaj nas jest 25. Płyniemy teraz na łowisko. Od godziny 8 do 16 łowimy. W połowie łowienia mamy zmianę stanowisk. Czas na posiłek. I jedziemy dalej. Pogoda nas za mocno nie rozpieszczała, zaczynaliśmy od 3 z Kaliboforta, a skończyliśmy na 6, także kto umiał łowić, ten ma ryby. Ja niestety mam tylko 2, więc chyba za bardzo nie umiem. Ja w ogóle nie umiem, bo mam 0. Jacek, kto złowił najdłuższą rybę, bo to i co to była za ryba? Flądra pewnie. Najdłuższą rybę złowił kolega Grzegorz Okonek, rozrybacza pospolitego. Brawo! Przy
mamy dorsza o długości 61 cm. Grzegorz, zapraszam do nas. Słuchaj, takie drobne upominki od Władek.pl i oczywiście tutaj z rąk wiceprezesa. Co, ze? Ode mnie? Tak. Proszę bardzo, dyplom nasz za najlepszą rybę. Dzięki. Gratulacje. Dziękuję. Grzesiu. No i dobra, i teraz to klasyfikacja najważniejsza. Od 6 miejsca zaczynamy, lecimy do 1. Jacek? Tak jest. I tak, 6 miejsce zajął Pepner Krzysztof. Brawo, Krzysiu! Brawo! 216 punktów. Taka będzie! 4 złowione rybki. Kolega prezes wręczy dyplomik. 4 rybki. I nawet nie żygał. Krzysiu, nie żygałeś! Także to jest twoja wygrana największa. I parasoleczkę sobie wybierasz. Miejsce 5. Piąte miejsce zajął kolega Chiński Michał. Brawo! Chiński Michał. 248 punktów. 5 złowionych ryb. Michał? No, drugi raz na rybach. Znaczy się na kutrze, nie? Drugi raz. Tak. Proszę bardzo. I parasoleczka dla ciebie. I dyplomik, i kucharek. Tak jest, o widzisz. Krzysiu, a tutaj też dla młodzieży? Krzysiu, nie zdaje, popali. Czwarte miejsce zajął kolega Duda Wojciech. 253 punkty. Brawa. 5 złowionych rybek. Czwarte miejsce, tak jest. Wojciech, no, wiosna, słuchaj. Miło! To pigwa zrobił. Tak jest. Dla ciebie dyplomik pamiątkowy. I parasoleczka od Władka. Wiesz, różową. Ja bym różową wziął. Z daleka ją zobaczyć, jak tłumie zniknie. Nie, ona nie zniknie. I teraz tak, trzecie miejsce. Kolega Gola Mirosław. 331 punktów. 7 sztuk. Nie za wiele, ale trzecie miejsce, słuchaj, dla ciebie dyplomik jak zawsze. I no tutaj już od wędkarski.com też stówka na zakupy się przyda. Dziękuję, że w Warszawie to zrealizowałem. Drugie miejsce zajął kolega Kazor Dariusz z ilością 356 punktów, 7 złowionych ryb. Darek, no, pokazujesz, kto rządzi, nie? Tak samo, wędkarski.com. Proszę bardzo. Pierwsze miejsce, Grzegorz. Parasolka na ciebie. Nie, ja tak mam. Dzięki. Zaskoczyłeś. A no widzisz. No. I panowie, pierwsze miejsce, Okonek Grzegorz. Brawo! Z ilością 384 punkty, 7 złowionych rybek. Dzięki. Stoimy. A to wszystko przez ten sztorm. Tak, tak jest. No niestety. Grzegorz, dyplomik dla ciebie. Dzięki. Parasolka. I no, dwie nagrody tutaj jest. Wędkarski.com jak zwykle stupeczka. I Phoenix. Darmowy rejs, także... Będziesz miał powtórkę z rozrywki. Brawo! Dzięki. Gratulacje wszystkim. Dziękuję wszystkim. Zwyciężonym i pokonanym. Serdeczne dzięki panowie za przybycie. Przypominam, za tydzień mamy pierwsze zawody z cyklu klubowej Ligi Snurkastingu. Kto się nie zapisał, niech się zapisuje. Ale coś mi się wydaje, że swego czasu hurtem wszystkich zapisałem, nie? Ale wszyscy są zapisani. Żeś wykrakał, żeby... Dzięki chłopaki, że z nami byliście i no, tak jest. Ale, to ma sędziowskie. Ale trzeba podziękować Kasi. Wszyscy podziękujemy Kasi, brawo, że jest była z nami. Brawo. Dziękujemy. Myślę, słuchajcie koledzy, że do czwartku, do środy ukażą się wyniki w rankingu. Pierwsza trójka jedzie gratis, zgodnie z ustaleniami. 13 numer. Pociągiem. 13 numerek. 13 miejsce pechowe. 50% dopłaca klub, czyli całe 30 zł. Chyba, że to będzie
junior, wówczas 15 zł dopłacamy. I klub wówczas dojdzie do majątku, bo mamy zarobione. Tak jest. Dobra.